Witam serdecznie po dłuższej przerwie w mojej aktualizatorni tabletów, a dziś przed Państwem 10-calowy tablet firmy Samsung, a dokładnie model SMT520, który dzisiaj zalicza upgrade systemowy w postaci Androida 10 na systemie LinuxOS w wersji 17. Na moim kanale był jego braciszek, a dokładnie model SMT525, który miał Androida 11. Na tym niestety nie udało się jej zainstalować, no ale wygląda praktycznie tak samo, niczym się nie różni od wersji 11. No zobaczmy, co tutaj mamy. Normalnie dostęp do aktualnej wersji sklepu Play. Możemy się zalogować swoimi danymi. Pyk, pyk, pyk. Co tutaj dalej? Wrzuciłem mu YouTube'a standardowo. Zobaczyć, jak to hula. Tutaj jakieś zgody albo niezgody. Dobra, zobaczmy jakiegoś losowego shorta. Przygotowujemy buldeka i dodajemy do niego papier ryżowy. Na razie jest jak jakiś plastik. Wszystko pięknie działa, działa. Przeglądarka internetowa. Nie ma sensu wrzucania innej, gdyż ta sobie ładnie służy, do czego ma służyć. Co tutaj dalej? Aparat, to tam nie będę pokazywał, chyba że. Śmiga, śmiga. Tutaj normalnie interfejs. Tablecik ładnie, zgrabnie sobie śmiga. I myślę, że jeszcze długi czas posłuży. A nie przedłużając, oczywiście przypominam, że zajmuję się aktualizacjami tabletów firmy Samsung, więc kontakt do siebie zostawiam w opisie filmu. No i to by było dziś na tyle. Pozdro.